to są te miejsca, gdzie będą rzeźbić w piasku. Pan tu co dzień przychodzi, podlewa na widrze. Jest 13 takich stanowisk. Kochani, właśnie jesteśmy na rozpoczęciu międzynarodowego konkursu rzeźbienia w piasku. Już są poustawiane flagi. Na pierwszym stanowisku widzę Estonia. Drugie, no nie wiem, chyba Hiszpania. I mamy trzecie stanowisko, Polska. Zobaczymy, kto będzie nas reprezentował. Dalej mamy różne flagi. Jest Finlandia, są Włochy, Hiszpania, Niemcy, Ukraina. A tam na końcu to nie wiem. Ma to się rozpocząć o 10. Jeszcze zawodników nie ma, na razie jest obsługa. Na ulicy pierwszy już zawodnik z Ukrainy zaczął już coś tam działać. Coś tam się dzieje. Na stanowisku trzecim będzie Polak. I oto mamy reprezentanta Polski. Chodzę, tak sobie sprawdzam różne perspektywy. Wszyscy zaczęli, a nasz na razie się rozgląda. Robota nie zając, nie ucieknie. Poczekam, popatrzę, poczytam. I co ja mam tutaj zrobić? Kochani, mamy drugi dzień zmagań, temperatura 30 stopni, tu na tym przy tym asfalcie to jeszcze ładniej daje. Dzisiaj dojechał w nocy jeszcze jeden zawodnik z Mongolii, podobno jakiś fajny, taki sławny artysta. No i widzę, nadrabia, goni pozostałych. Dzień zmagań zakończony. Cześć! I mamy ostatni dzień. Trochę chłodniej dziś. Tak. Lepsze. No. Bo wczoraj ja pracować nie mógł, nic. Tak, nie. To gorąco. Trzeci dzień. I zobaczymy chyba na koniec dnia gotowe już.
trzeci dzień zmagań i wyszło coś takiego. No nie każdemu się to udawało. Tu jest figura z Estonii. I też urwało się tam kawałek tego piachu z tyłu, ale widzę, że sobie fajnie poradziła. Tu był problem. Taki wachlarz, on miał być do samej góry, do samej twarzy. Też poradził sobie inaczej. I to piesek z kotkiem. Polska reprezentacja. Włochy. No w sumie mu się udało. W sumie tak, trzyma się kupy jego. Tu widzę, jeszcze będzie miał małe poprawki jutro. Ładnie to. To jest taki tematem to jest pokój. Tu widzimy na górze taką bombę. Dalej pisze napis kocham świat, bo tu jest i motywy z Paryża, z Anglii, innych państw. No co mamy tu? O, tu się trzyma ładnie. Litwa. Taka figurka. No, ładnie mu się trzyma. Belgia. Finlandia. Wszystko się trzyma kupy. Ładne. Tu widzimy takiego orła. Granaty jakieś pod spodem. Orzeł przykrywa. No Czechy też mu trochę nie poszło. Rozwalił się ptaszek ten na górze, ale też improwizuje. Czyli to jest taki czołg na kuli ziemskiej podejrzewam. Dalej mamy Grecję. I po raz kolejny Ukraina jesteśmy. Hej. Hej. Wy znowu tu. No. A czy jutro? A czy jutro? Jest. To dobrze ty mówisz. Pani dzielnik, odjeżdżamy. Się niemnogo, ale już widać co będzie. Widać, jest. Że lepsze. Da. Teraz się nogi się trochę skończą. A tu? Cokół? Tu będzie prosto do сюда góra z piasku. A tu ja będę korzystać od to, co jest, to no, dla dzieci piasocznica. A, rozumiem. No fajnie. A tu prosto grable, rejki. Ja nie chcę za dużo pracować. Tak, tak. To niedobrze i nie trzeba. Dobra, idę. A tu co? Germany? Kaput! Ja mówię, co tak będzie. No. Ale na samym początku mówiłeś. Ja na samym początku mówię, tak. Tak będzie. Ja mówię, nie rzeźbi, bo tak równa. Rzeźbi, że piramida była. No. Bo on miękki i komplet gówno. No szkoda, no. Poszło to poszło.
Tak. Rozsypała się rzeźba u Niemców. Jak to się mówi, kaput. I Finlandia. Ja думаю, moja robota nie będzie gorsza za O, piękne, fajne. A tu jest Mongol. Taki. No i kochani, przyszedł czas na rozdanie nagród. I teraz zaraz się okaże, kto tu zwyciężył. Znaczy wygrani są wszyscy. Trzecie miejsce. To mamy Grega. Tak, drugie miejsce Włochy. Finland. Piąte miejsce. Polek. Sofia. Nagroda publiczności dla naszego rodaka. I rozdanie dyplomów jeszcze. Thank you.